Okej, okay. uh, HBO i Wesela uh, The King is dead. Wow <śpiewanie> Odcinek 3: The Connors Wedding uh, Wesele tam, ślub Konora. Uh, <śpiewanie> Dobra, muszę złapać oddech. W ogóle jest to paradoksalne, że akurat jeden odcinek, kiedy stwierdziłem, że dobra, zrobię następnego dnia recenzję, bo trochę nie miałem czasu, ale pisaliście mi, odkąd on wczoraj wyszedł, żeby, no, kiedy recenzja i koniecznie oglądaj w ogóle i wow i tak dalej. No już oczywiście wiem czemu. Znaczy, no, już włączając, czułem, jakbym włączał odcinek, nie wiem, dziewiąty gry o czy coś w tym stylu i wiedział, że coś się zaraz odwali. Chociaż nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego do ostatniego momentu, jakby. To, co to, będzie najważniejsze, to jest to, że obejrzałem... I w sumie cieszę się, że poczekałem, że oglądałem odcinek wieczorem i poczekałem, żeby obejrzeć dzisiaj jeszcze raz, ponieważ za, rzadko tak robię, żeby dwa razy z rzędu obejrzeć cały, od, no, na 90% odcinek. Ale muszę powiedzieć, że miałem zupełnie inną emocjonalną odpowiedź na to za pierwszym i drugim razem. Otóż za pierwszym... Zaraz przejdę na pustcenie, ale tak ogólnie. Za pierwszym razem dużo więcej, powiem tak, miałem bekę. To znaczy tak bardziej... Nie zaangażowałem się aż tak emocjonalnie w tych bohaterów, bardziej myślałem o tym takim, ale scenarzyści zrobili, ale co będzie dalej, gra o tron i tak dalej. Teraz za drugim razem, jak przed chwilą oglądałem, to tak muszę powiedzieć, że tak trochę, trochę parę łez uroniłem i bardziej się wczułem już w tych bohaterów, ale wiecie na czym się złapałem? Że e, tak mocno ten odcinek i realistycznie uderzył w tony, wiecie, że ktoś umiera i ci bohaterowie są złapani po prostu, nieprzygotowani na to i... W tym takim dzisiejszym zresztą stylu, że telefon, że coś, że ten, że nie wiedzą, że a co zrobić, czują się bezsilni, nie wiedzą sobie jak, jak sobie z tym poradzić. że zopałem się na tym, że wczoraj, jak oglądałem odcinek, to przewijałem ich pożegnania. Wiecie, że dopiero dzisiaj obejrzałem to, jak to było tak. Podświadomie to robiłem, może to była też część tego samego, co widzimy wewnątrz odcinka, czyli wszystkich faz yy, radzenia sobie, wiecie, ze stratą, nie, wiecie co chodzi, że tam niedowierzanie, złość, coś tam, akceptacja, nie, i to było takie moje niedowierzanie i takie, dobra, takie, czy, czy, tak, czasem tak mam, że przewijam jakieś sceny w serialach czy filmach, szczególnie jak, jak znam film, Albo jak jest gówniany. Ale tutaj muszę powiedzieć, że totalnie nie, nie byłem gotów na to, żeby słuchać, jak nasi bohaterowie rodzeństwo po kolei żegnają się z ojcem przez słuchawkę. I dopiero za tym drugim razem teraz oglądałem i no mocno mnie to uderzyło. No ale właśnie nie mogę aż zebrać słów. Logan Roy umiera. Cóż za genialny odcinek, cóż za kapitalny odcinek telewizji. No sukcesja niewątpliwie będzie już na zawsze wymieniana jako jeden z tych seriali gdzieś tam pomiędzy Breaking Bad, Grą o Tron, Sopranos i tak dalej, gdzie mamy po prostu kapitalnie napisany scenariusz bohaterów, te relacje, sytuacje i tak dalej, ale na, na ten odcinek jest tak genialny na tylu poziomach. No po pierwsze to, że ogólnie chcieli uśmiercić postać Logana Roya, e, który jest sercem, duszą i antychrystem tego filmu, czy <grych> tego serialu. No to mogliśmy się ogólnie domyślać. Chłopiec już stary, tam na zasadzie po 80. W pierwszej sezonie się chyba zresztą zaczął od tego, że tam miał jakiś, nie pamiętam, czy to było udar, czy coś, ale że ledwo z tego wyszedł i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, spodziewamy się, że cały, jakby cała sukcesja już nomenomen, tytularnie jest Chodzi o jakby kto przejmie po nim schedę i dzieciaki walczące o, o, o to, kto tam dalej będzie w tej grze o tron siedział na tronie, tak? Więc wiadomo, że gdzieś tutaj tematycznie ten Logan Roynow wątpimy, żeby, żeby nagle stwierdzić, że idzie na emeryturę i będzie kurwa sadzić od marchew, nie? Raczej wiadomo, że on musi być jakoś, coś musi mu się stać, nie? Czy jakiś zamach, czy śmierć, czy zawał, czy coś. I jakby ogólnie się tego spodziewałem, ale... Ale nie spodziewałem się w tym odcinku, nie spodziewałem się w... nie tylko, że w odcinku trzecim, co w ogóle wali taką grą o tron totalnie, nie? że jakiś tam właśnie wesele odcinek, trzeci początek sezonu, jeb, ogromne wydarzenie e, tak znienacka, ale dodatkowo to w jaki sposób to zrobili. I to jest genialne, to jest wspaniałe, to jest takie, nie zrobili z tego filmowego, wiecie, ostatnim odcinku wydarzyło się coś wielkiego i w ostatniej scenie patrzyli sobie w oczy jak rewolwerowcy i ktoś wystrzelił, nie było jakieś głupot, wiecie, takiego, w ogóle nie było to telegrafowane, to było... Po prostu nagle na odcinek oni lecą i nagle dostajemy ten telefon. Zresztą myślę, że my wszyscy byliśmy wrzuceni totalnie w buty rodzeństwa. I tak jak oni na początku rozkminialiśmy, no mogę się założyć, że też o tym myśleliście. Czy oni go wkręcają? Czy Tom jest? Czy to jest jakiś numer? Czy Tom ich wkręca? Czy to jest jakiś wielki powerplay, Czy tu mamy grę o tron? I gdzieś tam po jakichś pięciu, dziesięciu minutach tych takich rozmów i tego takiego niefrasobliwego Toma mówiącego, że ej, chyba z tego nie wyjdzie, widzimy w tle, że rzeczywiście kogoś reanimują. I ja też, tak samo jak te dzieciaki wewnątrz filmu jego, miałem takie co się chyba dzieje? Naprawdę, ciężko było w to uwierzyć, no nie? I tak, a może kogoś innego? A może to tak, może jakaś kuku? Ale nie, nie, no to chyba on, to chyba po prostu się dzieje, po prostu. Facet jest po 80, padł na jakiś tam zawał, czy coś i, i, i tyle. I go, jest akurat w samolocie, go reanimują i koniec. I jakby realizm tutaj tej sytuacji naprawdę rewelacyjnie jest wpisany w ten scenariusz. Re Rewelacyjnie. Ale dobra, ja zrobię krok wstecz, żeby o niczym nie zapomnieć, bo było tak dużo małych smaczków i interesujących rzeczy w tym odcinku jeszcze przed tym głównym wydarzeniem. No bo zaczynamy odcinek z tym, że mamy wesele, mamy ślub, konora i Roman gada przez telefon ze starym, jak który jedzie na lotnisko, żeby wsiąść ten feralny samolot. I nie dość, że Logan mu mówi praktycznie tak, że e, wiesz. Znaczy w sensie nie, nie będziemy na tym ślubie nazywać, więc tutaj Roman już się czuje taki, jak to nie przyjdziesz na ślub własnego syna. Sam też jest synem, to jest jakby mimo wszystko rodzina, nie? a ty lecisz zrobić biznes. No i tutaj już tu możemy w... zastanowić się nad tym, jak to jest. Nie, może nie o ironio, ale jak to wszystko bardzo pasuje, że po pierwsze, e, jak całe życie traktował Konora, mając na niego wyjebongo, taki teraz w kluczowym momencie ma na niego wyjebongo. Paradoksalnie, gdyby przyleciał na ten ślub, to najprawdopodob... znaczy, najprawdopodobniej, byłaby większa szansa, żeby go uratowali, bo byłby na ziemi, a nie gdzieś przy stworzach, gdzie tam jakaś stewardessa mu robi chest compressions. I będąc potencjalnie na tym ślubie, gdzie tam może zejść lekarze byli czy coś, i bliżej szpitala i tak dalej, może by go uratowali. Oczywiście tego nie wiemy, ale no, wiecie, potencjalnie gdyby wybrał rodzinę, a nie pracę, tak? Całościowo, to by się to stało. Eee, dobra, o Konorze zaraz jeszcze powiem, ale sam fakt, że nie chcę, dlatego już, już tutaj Roman jest. Poddenerwowany. Po czym jeszcze ten mu mówi, że dobra, bo to jest. Chcą zwolnić tą Syd i, i Jerry. I Jerry dostaje, znaczy o to, żeby jej zasugerować, że będzie zwolniona zostaje właśnie tutaj poproszony Roman no, oczywiście to też jest taki znowu taki, taki chamskie po prostu wepchnięcie go pod samochód gdzie wiadomo, że Roman zawsze lubił Jerry i mieli, mieli ten tam też taki ten swój seksualny, prawda, znaczy on miał do niej coś tam, ale no wiadomo, że patrzy na nią tak trochę jak na coś pomiędzy matką a kochanką i ją lubi itd. i tak i, dalej i musi jej powiedzieć, że będzie zwolniona, mimo że przecież ona, no wiecie, no to część robiła ten deal z nimi no część tego ich, część tej rodziny biznesowej, a po prostu wypieprza do niej chcą powiedzieć, bo tak, bo jest power play. E, więc Roman to robi, ona oczywiście jest na niego wkurzona i, i Roman, jest, cała, cała ta konwersacja była zresztą sama w sobie ciekawa, gdzie, gdzie Roman nie wiedział jak zacząć, co powiedzieć itd. i tak dalej. I widać to, to, widać to napięcie między nimi, widać to, że Roman, którego przez sezony zdążyliśmy zrozumieć i polubić, no że rzeczywiście jemu brakuje bliskich osób, brakuje mu normalnych rodziców czy jakichś normalnych relacji, i nawet z tej Jerry on, on widzi w niej. Coś więcej, on, on nie chce tego robić, on się źle czuje przekazując jej takie wiadomości, mimo że od pierwszego sezonu widzieliśmy, że jest jakimś wysynem, poznaliśmy go już coraz bardziej, że, że wiecie, że coś tam się jednak nim człowieczeństwo jakieś kryje i tak naprawdę jest zdeformowanym człowiekiem przez tego starego i całą tą sytuację i tutaj został tak wrzucony pod samochód po prostu... E a musiał to zrobić, bo tatuś go manipuluje, więc bierze telefon i jeszcze, jeszcze co po, później będzie go pewnie, zanim chodzić mu po głowie, nie wiem czy się dowiemy w kolejnych odcinkach, czy Logan odsłuchał tą wiadomość czy nie, będąc w samolocie, no ale nagrywa mu się na zasadzie, że hej, przestań mnie tak dymać, tato <grytanie> tak w takim dużym skrócie, na zasadzie trochę mu tak odpowiedział i i to może być ostatnia wiadomość. No ale jeszcze wcześniej mamy tak, jak idą do samolotu, Tom gada z Gregiem, kapitalna kolejna konwersacja. Ta dwójka, oni po prostu potrzebują dostać swój spin-off. To jest dwójka ziomków, których by się fajnie oglądało, kurwa, gdziekolwiek. Ta, ten, ten niefrasobliwy Tom, który między młotem a kowadłem jest w tej firmie, a z drugiej strony ten Greg, który jest jeszcze bardziej autystycznym, nieogarniętym ziomkiem, który po prostu. No, strasznie dziwnym, takim lekko socjopatycznym, nie wiem, psychopatycznym mi się wydaje. Bohaterem i ta cała ich rozmowa, że, że on z nimi nie leci, a ten mówi, że jak on to powiedział, że, że, że Logan uważa, że jesteś visually aggravating czy coś tam, nie, 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 pamiętam, ale jakieś takie w ogóle teksty, wiecie, typowe między nimi grek, co, co, co masz na myśli, ale ten, no ten, ale spokojnie wziąłem sobie kilka innych Gregów i tam wy nazywał z farmy <laughs> I, i ten Greg taki, jestem człowiekiem, to mnie, możesz nie używać mojego imienia jak rzeczownika, coś tam, jakieś takie, no te ich, ja, tak, ja teraz kładę dowcip tłumacząc, ale te ich rozmowy po prostu kapitalne, no nie? W sensie świetnie się ich oglądasz i, i, i ten, eee, zresztą to tutaj jeszcze atmosfera Wtedy dopisywała, ale później Tom został wrzucony w cały ten bajzel i no trochę gorzej to będzie się, powiedzmy, w ich kierunku układać, chociaż nie wiem jak. W międzyczasie jeszcze mamy na tym ślubie tą e, matkę panny młodej, która ewidentnie ma najlepszy kontakt z konorem. To znaczy, ewidentnie on do niej na chwilę podszedł, wymienił dwa zdania i, i tak, A. No gdyby nie to, że jest tam, że to jest matka tej jego babki, no to tak, z nią masz najlepszy kontakt i nawet w podobnym wieku chyba jesteście, albo przynajmniej podobniejszym niż do córki, także mówię, okej, okay, to tutaj, <grytanie> to jest całkiem ciekawe i, i, ta, i ona się uśmiecha z jego dowcipu i ona docenia go, że jest tym takim właśnie bogatym na zasadzie, że zadba o córkę, tak, I nie, nie zagłębia się w szczegóły, yy, no ale w ogóle, dobra, może jak jesteśmy przy Konorze, w sumie to powiem o nim, bo... Bo jest to fascynujący odcinek. Poprzedni odcinek nazywał się chyba The Rehearsal, czy coś takiego, czyli chodziło o te próby przed ślubem. Ten to jest The Wedding, i oczywiście oba odcinki były o wszystkim, tylko nie o The Wedding, nie? Nie, tylko nie o ślubie. Znaczy, no dobra, no wiadomo, że był tu ślub, ale tak samo jak przez całe życie, tak samo jak postać Konora w tym serialu, tak samo jak postać Konora w życiu jego rodziny i Logana, tak i dla nas właśnie wewnątrz serialu niby był to jego dzień, a tak naprawdę to było gdzieś w tle i kończą biorąc ślub, na zasadzie tam pięć osób na nich patrzy, a wiadomo, że nie jest to klub programu, wiadomo, że klub programu to Logan, jego śmierć. Oczywiście nawet, nawet to musiał mu zepsuć, nawet jego ślub musiał mu ojciec zepsuć, najpierw mając go w dupie, a potem jeszcze umierając w trakcie tego. Także tutaj perfekcyjne podsumowanie postaci konora, który gdzieś tam z boku i tak dalej, wiecie, radzi sobie po swojemu, a wszyscy mają go w dupie. Natomiast trzeba powiedzieć, że miał tą konwersację, taką wreszcie szczerą konwersację z tą swoją panienką i zapytał ją, czy jesteś ze mną dla pieniędzy. I, i to tak wreszcie, wreszcie jakaś szczery moment, taki, taka szczerość w tym odcinku między nimi bohaterami, jakaś taka chwila prawdy. I ona tak w sumie szczerze powiedziała, że no pieniądze też są ważne, <grym> ale jestem przy tobie szczęśliwa, więc jest to taki, to, to nie jest miłość idealna, w ogóle to jest miłość, tak, ale w sensie to nie jest związek idealny, ale to przynajmniej działa, ta relacja między nimi to, że <grym> przynajmniej biorą ten ślub finalnie oboje Chyba szczęśliwi. Idealnie nie jest, ale... E, ale wiecie, no... Biorą ten ślub, ta, w sumie ta scena, tak Konor tak wyszedł na tym dobrze, nie? E, tak, w sensie, nie? Ta, jest, ta scena mogłaby się dać, że jest smutna, że tak pusto i ten, no, poza tym, że bardzo ładne ujęcie w ogóle, e, ale, ale nie, ale wydaje mi się, że on, oni mają dziwny, ale uczciwy deal, na którym mogą wyjść dobrze. I jest to deal z dala od tej rodziny, sobie nie mówić przynajmniej z dala od tego, wiecie, co tam się z Loganem działo, chociaż no właśnie, co będzie się działo dalej, to nie wiem. No ale wracając, już może przechodzę do klub programu, eee, czyli jak Roman chyba pierwszy dostaje telefon, jak jest skandalem. I tak jak mówiłem, no na początku to było takie specjalnie, kręcili to na zasadzie, że ten Tom stoi, nic nie widać. No nie kręcili dosłownie, że tam leży tam Brian Cox i go tam animują, tylko raczej Tom. I muszę powiedzieć, że Tom, tak jak oglądałem pierwszy raz, to częściowo doceniam to, co zrobił, bo częściowo do końca, wiecie, no przystawał tą słuchawkę, był dla nich miły, pamiętało szyf, żeby dla niej, żeby ją zawołali, tak, żeby się pożegnał, z ojcem czy coś. Ale generalnie, jak wczoraj oglądałem to za pierwszym razem, czułem niesamowitą frustrację, i dlatego trochę mi się chciało śmiać z tych scen, bo czułem jakąś taką. To było tak podpisane taką farsą, czyli ten tom, zamiast powiedzieć, słuchajcie, wasz ojciec jest, w o akcji serca jest reanimowany, ale wygląda na to, że się nie uda, zamiast to powiedzieć jednym kurwa zdaniem, na zasadzie tak, jak chciałoby się, żeby ktoś powiedział, a nie jakieś takie wam dukał, że może żyje, może nie żyje, a chyba oddycha, w nie, 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 nie. Radzie sobie od, tak o kimś bliskim słuchać i na zasadzie taki tom wam był kocze, na zasadzie tak, to tutaj są ludzie, on, on jest z przodu, i ten. Szedł do toalety, a potem tam takie, takie oddycha. Frank powiedział, że może oddycha, ale chyba nie oddycha w słabo to Takie i pi doli po prostu tak na o, o dupie maryni naokoło wszystkiego, zamiast powiedzieć leży, nie oddycha, reanimują go, nie wiem. I tyle. E, więc trochę byłem sfrustrowany i czułem taką farsę tego, że ci bohaterowie, ci, 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 ci tutaj ten mamy top jeden promil populacji, jeśli chodzi o bogactwo i wiecie, właśnie na zasadzie ci są na prywatnym, ci w prywatnym samolocie, ci w prywatnym jakimś tam jachcie i mogą teoretycznie wszystko, mają miliony, miliardy na kontach, czy tam cholera wie ile, a zachowują się jak dzieci we mgle, bo są po prostu to nieprzygotowani, nieogarnięci i tak dalej, nie? I to jest fascynujące i to jest ciekawe, ale troszeczkę było frustrujące z początku, że nie potrafili właśnie tak, tak, tak jakby Logan powiedział na zasadzie hey, is Logan stał obok siebie to by powiedział He's fucking dead, fuck off! Na zasadzie nie masz co w ogóle się żegnać, jest fucking dead, albo będzie dead za 5 sekund, tam 5 minut, jak jeszcze tam będą go pompować, ale, ale to koniec, nie? Eee, Także tutaj, no ale tak czy siak, cała scena, cały, te, cały ten element tego takiego. Szoku, niedowierzania, wszystkie poszczególne reakcje. Ten taki moment, jak on mówi, że może chcecie się pożegnać, i ten Kendall, i Roman, a potem też Szyf wchodzący w tryb z takiego dwie minuty temu nie było, nic się nie działo, minutę temu usłyszeli, że chyba umiera, a teraz nagle tak masz się, pożegnaj się. I to jeszcze przez telefon i, i nie masz pewności, takie realistyczne. Bo takie rzeczy się dzieją, 21 wiek, mamy telefony i tak dalej, ludzie umierają, się dzwoni i ten, nie? Eee, przerażające, niekomfortowe, niesamowicie też, jak już za drugim razem wreszcie, bo mówię, przewinąłem, to Ja się na tym kapnąłem, oglądałem oglądając drugi raz, że ja nawet nie wiem, co Szyf powiedziała, jak się pożegna z ojcem. Ja po pierwszym, ja po prostu tak niekomfortowo, to dotarło do mnie w mojej podświadomości, tak niekomfortowo się czułem, że przewinąłem w prawo. Na zasadzie, czajcie, nie? Ja, ja nawet nie wiedziałem, że to nie była jakaś aktywna decyzja, że o, przewinę to, tylko po prostu tak niekomfortowo się czułem. Sam byłem wczoraj, jak to oglądałem w jakimś po prostu. Nigdy tak nie robię z takimi serialami, powiedzmy, no nie? Oglądam raczej na zasadzie dokładnie, żeby móc potem mówić do mikrofonu, no nie? A dzisiaj miałem takie, kurwa, ja to wczoraj, ja, ja nie mogłem tego słyszeć, jak oni się żegnają z ojcem w ten sposób, nie? I jakby cały ten bagaż tych sezonów, gdzie znamy tych ludzi, tą relację, która była toksyczna, gdzie oni, gdzie oni oczywiście, ja gdzieś tam, gdzieś tam nawet ja, tak jak, jak, jak oni, mam takie coś, że. Ten Logan ojca zasłużył na śmierć już dawno. skórwy synem był no. <laughs> strasznym i dla rodziny, i dla ludzkości najprawdopodobniej. Jakbyśmy tak zaczęli wyliczać, co robił i tak dalej, i co jego firma robiła. To nie był dobry człowiek, nie? Eee, to, jak traktował wszystkich naokoło i właśnie te wszystkie patologiczne relacje, tym bardziej. Ale z drugiej strony będzie go brakować. To jest trochę taki Tywin, czy ktoś taki, wiecie, że... On spajał tych wszystkich ludzi, ten chaos tych swoich podwładnych. To był król, który to wszystko spajał. I taki, przychodzą takie powiedzenia na myśl, że wiecie, lepszy diabeł znany niż, niż nieznany, tak? Niż, czy jak to tam szło. I e, no jest, jest to no, fascynująca postać, która tak bezceremonialnie nagle umiera w superrealistyczny sposób, e, zostawiając absolutny chaos po sobie. No, ten odcinek się kończy trochę takim... Tak jak, nie wiem, pierwszy sezon Rodu Smoka na zasadzie, że wiemy, że wojna nadchodzi, wiemy, że będzie tutaj. Wszyscy, prawda, się kręcą na około pustego tronu i, i wiadomo, to klasyczne. Nie żyje król, niech żyje król, tylko kto będzie kurwa królem, kto tu przejmie władzę. Ja nie mam pojęcia, także nie wiem, jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej, bo nie mam pojęcia, jak to wygląda technicznie w tych ich firmach. Już mówiłem to nieraz, że nie znam się totalnie na tym, jak te struktury działają, kto jakie ma udziały, jak to teraz wpływa na to, że oni robić jakiś biznes, mieli sprzedać firmę, a kupić tamtą za 10 miliardów, jak to wszystko teraz wygląda, przy, jakby. Nie wiem. Ale wiem, że tutaj wszyscy świetnie zagrali, cały odcinek rewelacyjnie wyreżyserowany, e, taki, taki, ten, no cały, cała seria jest skręcona, tak jak Adam McKay to zapoczątkował, w takiej formie pseudo-dokumentu, gdzie ten kamerzysta niby za nimi chodzi i tam co chwilę jakieś snap zoomy coś ten. E, to się bardzo, bardzo ta formuła dobrze działała przy tym właśnie, że jesteśmy tak jakby już, na, że to się dzieje w tej chwili, niczym antyczny dramat, jedność czasu, miejsca i akcji i, i, i jesteśmy z tymi bohaterami tej chwili, ta chwila jest nieprzemyślana. Ani kamerzysta nie wie, co się wydarzy, ani ten nie wie, co się wydarzy, ani tamten nie wie, co się wydarzy. Nikt nie wie, co się wydarzy, ale jesteśmy w chwili, gdy Logan Roy nie żyje. Oni są na telefonie z Tomem i, i Tom mówi, co się dzieje, i panikują, i ten i się żegnają i, i tego nie akceptują, po czym, po czym przechodzą do jakiegoś takiego. Każdy z nich po kolei ma mini załamanie nerwowe, po czym, nie wiem, no, Kendall wchodzi w tryb, dobra, zacznę wydawać rozkazy, niczym dowódca i, i zaczyna mówić, dobra, to też w sumie też się śmiałem, bo to takie no, głupie to było, jak on tam ściągnięcie najlepszego kardiologa, najlepszego tego i powiedział, w stylu best. Airline. Nie. Jak tam powiedział coś w stylu, że nie wiem, specjalista od medycyny powietrznej, coś takiego było, nie? Jakiś głupota, której nie ma po prostu. Jeszcze mówi, daj mi pilota do słuchawki, a Frank, który to był, mówi W listen son, nazywa go synem w ogóle, to też takie znamienne, mówi, he's piloting the plane, on pilotuje samolot, chociaż to też nie jest prawda, że mają autopilota i tak dalej, ale w to nie jest tak, że tam pilot sobie siedzi jak kierowca, ale tak czy siak, co miał mu powiedzieć, co ma Kendall teraz w momencie tracenia ojca gadać z pilotem samolotu, no nie? Yeah. <laughs> Ech, no, w każdym razie, i cała ta scena, jak oni gadają, i, i, i ci coś ścic przez telefon, ci ten, a ten logan tam w tle jest reanimowany, gdzie nie, nie wygląda to dobrze. Ech, no, niesamowite napięcie. Jeszcze w tym czasie, w ogóle, przecież jesteśmy na ślubie, więc są wszystkie te elementy, że oni muszą się uśmiechać i udawać i tak dalej, i w ogóle pójść po Konora, o którym of course też zapomnieli. Przecież mu, oni się pożegnali we troje, chociaż to tam wiadomo, że nich nie słyszały, jakby już nie żył tak naprawdę, ale, ale oni się pożegnali, a na koniec była taka jeszcze Konor, jeszcze jesteśmy na jego ślubie. To jest jego pierwszy syn pierworoty, także w ogóle jak zwykle o konorze zapomnieli. <laughs> Wszystkie ja się śmieje, ale to wszystko jest genialnie napisane. To jest bardzo dobrze przemyślany odcinek, jak bohaterowie by, ktoś naprawdę dobrze przemyślał, jak bohaterowie ci konkretni by reagowali w tej sytuacji. To znaczy, że to jest naprawdę świetnie na, świetny scenariusz, nie? I oczywiście ten moment, jak ten statek, ten jacht zaczyna odpływać, i to odpływa w takim momencie, że oni jeszcze nie wiedzą, co się dzieje, czy wyląduje, czy tu, czy tam, czy, czy już nie żyje, a może będzie żyła, a może się, a może cofną, a może jakiegoś lekarza. Jest ten taki pełen moment absolutnego chaosu i takiego więcej niedopowiedzeń, niedomówień. I, i tak dalej niż, niż pewnych rzeczy. I nagle jeszcze zaczynają odpływać, więc oni wszyscy są na zasadzie do, taki, to takie perfekcyjnie, bo to wesele, ten ślub wpisane w jakby tą sytuację, że nie mają na nią kontroli, że, że, że na jeszcze statek im zaczyna odpływać, dosłownie grunt pod nogami im się rusza, no nie? Także na nawet takim metaforycznym trochę poziomie, wiecie, że nawet nie, nie sterują nawet podłogą, na której stoją w tym momencie w swoim życiu, nie? Eee, także świetnie to wszystko było wpisane i kolejny jakiś element takiego, że dobra, no ale ty i, idź, zagadaj do kapitana, zawracaj tą łajbę i. I te ich wydawanie rozkazów takie typowe, e, typowe dla tych ludzi e... I w ogóle jak tam też ten Ken zrzucił te wszystkie tam rzeczy do tej swojej jakiejś asystentki, i ona tam mu tylko przytakuje przez telefon. Przyzwyczajona, że on sobie doli jakieś na zasadzie 7 komend na 5 sekund, i ona tak, okej, okay, okej, okay, już się tym zajmuje, <taki> takie no na pewno. A w międzyczasie w samolocie już zaczyna się game of fucking Thrones, to znaczy wszyscy siadają i tam we czworo. Tam Frank, Karl. Tom i ta, jak ona jest, Karolina, na przez Dominikę, nie, panią, jak ona się nazywa? Dominczyk. Polka, Polka w sukcesji. Dagmara, nie Dominika, Dagmara Dominczyk, nie mogę sobie przypomnieć której mężem jest ten, niejaki Patrick Wilson, także taka ciekawostka, ale chcę nie wiedzieli. w każdym razie, oni już tutaj zaczynają trochę tak, jeden mówi e, jeszcze go tam rani, jeszcze go tam pompują, on powiedział do dojar, pumping, nie? A ty już tutaj zaczynasz, ona mówi, dobrze, no jakby się stał cud, to będziemy wdzięczni, ale musimy się przygotować, no czyli full gra o tron, no ale wiadomo, że tak trzeba, no bo mówimy, tu nie chodzi tylko o jakieś tam osobiste sprawy, ale o całą wielką firmę, zresztą w ogóle lecieli właśnie do Szwecji, czy tam gdzieś zrobić deal, także, no jest tutaj bardzo, bardzo Dużo takich elementów, gdzie, no, właśnie, jeszcze jego ciało nie ostygło, oni już muszą robić biznes. Zresztą to samo mamy na dole, gdzie dzieciaki się o tym dowiadują i, i dzieciaki są z jednej strony w szoku i żałobie i niedowierzaniu i tak dalej, a z drugiej strony muszą się opanować, żeby właśnie nie rozpolić biznesu. I znowu, nie mam tutaj wiedzy, jak to dokładnie wygląda, ale no rozumiem, że koncept jest taki, że muszą pokazać, że oni tak byli z tatą e, blisko i tu i ten chętnie przejmą rodzinną no firmę. Muszą jakoś tak na zasadzie sprawiać wrażenie, że, byli, że są zainteresowani i tak dalej, nie? E, także, no jestem ciekaw, jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej. Zobaczymy, oczywiście kolejny odcinek to wyjaśni, w miarę nieźle pewnie. Na czym stoimy i tak dalej. Natomiast jak tylko zaczynają gadać i pojawia się ta Kerry, ta co w zeszłym odcinku była cała ta beka z tym, że ona ma być tą... No um, wiecie, prezenterką. I ona taka w ogóle wchodzi nerwowo się śmiejąc. Ja to rozumiem, ja też się nerwowo śmieję, także... Także ja ją w pełni rozumiem. Ale oczywiście było to bardzo nie na miejsce, jak ona wchodzi. <laughs> to jest dziwne, nie? A oni tacy... No dziwne. Ale ten taki moment, że wiecie, że... Ona jest jedną z tych osób, która była całkowicie pod protektoratem Logana, więc wiadomo, że w tym momencie to jest jej kariery, z, kurwa out. O ile jej czegoś nie zapisał w spadku indywidualnie albo coś w tym stylu, e, o tyle, albo nie ma jakiś nie wiem, do blackmailowania, do szantażu, jakiegoś czegoś, no bo mogła pracując przy Loganie, mogła spokojnie coś tam bycie nagrać i tak dalej, czy tam zdobyć, ale jeśli nic nie ma, no to, to jest, jesteś zwolniona, babo, jeszcze w tej chwili, bo wszyscy jej tak naprawdę nie lubią, i ja była kochanką szefa i tak dalej. Dalej, taki nepotyzm. Także ona tutaj na zasadzie wchodzi, a oni. Kochanie, ty jesteś w szoku, dalej. Czyli <laughs> <laughs> się trochę śmiałem z tego wszystkiego. To jest taki moment takiego. Że, że wciąż nie mówią wprost, tylko wciąż muszą tak dać do zrozumienia, że nie, my, my tu sobie poradzimy, ty, ty jesteś w szoku, ty, ty, odpocznij tam i dalej nie? E, także świetne. Ten, w tym czasie Tom dzwoni do Grega i też mu mówi, no po pierwsze, żeby tam ma się trzymać blisko Syd bo te wszystkie zwolnienia, czy Jerry, czy Syd nie dochodzą do skutku. Mówi mu, żeby wykasował jakieś tam pliki od niego z a dodatkowo jeszcze, ale jest ten moment, are you okay? I, i ten, i w zasadzie Tom wie, że, że no nie, nie, że on postawił na tej rodzinie, w zeszłym sezonie zdradził rodzeństwo, zdradził żonę i tak dalej, e, na rzecz bycia przydupasem Logana, nie? Logan nie żyje i znowu Tom też jest w tej sytuacji właśnie typu, jestem w dupie, no jestem po prostu w dupie, zresztą Greg tak samo no, jest jako jeszcze jego podwładny, którego Logan chyba nie lubił. E, no i znowu ciekawe jak w ich losy pójdą, nie? No i jak już tam ląduje ten samolot, wydają oni oświadczenie, wydają oświadczenie, znaczy tam Szyf czyta. Generalnie no to mamy takie po prostu pobojowisko, wszyscy się żegnają, wszyscy są smutni, nie wiem, tenego nawet ochroniarz, kierowca nie wie co zrobić, takery, tam też siada do samochodu i odjeżdża. E, rodzeństwo jest generalnie smutne, nie wiem, przytulają się rzeczywiście, jakby wreszcie jak rodzeństwo. No jeszcze, nie wiem, Ro Roman idzie spojrzeć na ojca i tam prawda, Ken patrzy na wszystko z daleka i, i, i patrzy smutny i kończy nam się odcinek i Logan Roy nie żyje, fascynująca, świetna postać, po prostu brawo Brian Cox go grał rewelacyjnie, postać była Obrzydliwa, ale fantastycznie napisana, zagrana i no, no po prostu mówię, no kamień węgielny tej historii, człowiek spajający to wszystko, co notabene sprawia, że jestem bardzo ciekaw co będzie dalej, ponieważ do tej pory wszystkie sezony tak naprawdę opierały się o niego, albo rodzina z nim współpracowała, żeby zniszczyć innych, tam przejąć inny biznes, albo się kłóciła z nim bezpośrednio i było na zasadzie, że rodzeństwo kontra ojciec, a co teraz? A co teraz? Co teraz, no nie? Oczywiście wszystkie te ich indywidualne pożegnania i takie jakieś, że Ken nie, mówi, nie, nie mogę ci wybaczyć, albo tam I love you, nie, ja nie, nie love you. I te wszystkie jakieś malutkie momenciki, jak tam Roman zaczął gadać i mówi, nie, ja nie mogę i tak dalej. Świetnie wszystko zagrane. No, fantastycznie napisany, wyreżyserowany odcinek. Fantastycznie zagrane. Wszyscy ci bohaterowie poprowadzeni w taki sposób, jakbym sobie wyobrażał, że, że ma to sens, że tak by się zachowywali. Tak jak mówiłem, miks wszystkich uczuć, wiecie... No, niedowierzania, akceptacji, i tak dalej, tak dalej. No, nie wiem, kapitalny kawałek telewizji, myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą. Już widziałem teraz też nagłówki, w nacie, że wszyscy mówią, że kapitalny odcinek. I oczywiście ukryty odcinek wewnątrz uniwersum pod nazwą Conor's Wedding i, i u nich, w tym świecie, i nam. Ślub Konora, zawsze by się kojarzył ze śmiercią Logana, bo tak naprawdę Konor się nie liczy, to jest tylko fasada. Logan, jak zwykle, ukradł mu dzień. A jeszcze w ogóle nie wspomniałem, z takich pierdół jak tam był ten tort. Było wspomniane o tym, że Konor je jakiś tam tort, jaki ją mamy, zabrali do zakładu psychiatrycznego, więc teraz ma PTSD czy coś w tym stylu. Tak dużo takich mniejszych, ciekawych momentów, też podbudowujących bohatera, nie? E na pewno jeszcze zapomniałem o wielu innych mniejszych momentach, bo było tu mnóstwo interakcji między tymi bohaterami, i mnóstwo jakichś takich, a w ogóle to, że to wyszło do prasy, nie wiadomo od kogo czy to Jerry, czy to może Greg, czy coś. No nie wiem, mnóstwo, mnóstwo mniejszych momentów. No i właśnie, no to bardzo, bardzo dla mnie taki Mówię, za pierwszym razem, jak oglądałem Czułem emocje, ale to było bardziej Ja byłem sam w szoku, bardziej czułem farsę Bardziej myślałem o scenariuszu, o tym, w którą to pójdzie I tak dalej, i ten, czy to prawda Za drugim razem już na spokojnie oglądałem re, Jakby reakcję wszystkich tych z zrodzeństwa I dużo bardziej mi to emocjonalnie uderzyło Eee, ale no, te, też byłem na to też nie, też byłem na to nieprzygotowany eee, <noise> no Logan jednak, jednak specyficzna postać niby się go kochamy go nienawidzić nie eee, niesamowita prezencja fantastycznie było to ukryte w trzecim odcinku w taki nieprzewidywalny sposób no mówię, no czekam na Wasze komentarze, ponieważ zawsze co odcinek są fascynujące, w sensie dużo ciekawych obserwacji macie, e, a jest to serial typu w godzinę telewizji napchanych jest, ja mógłbym 5 godzin gadać, albo moglibyśmy, wiecie, z kimś mógłbym gadać 5 godzin, jakiś podcast o tym zrobić, więc no e, jest to fascynujące, czekam co macie do dodania ciekawego, jak Wy się czuliście oglądając ten odcinek, napiszcie, czy, czy, czy bardziej, bardziej strach, śmiech, płacz, niedowierzanie, czy jak Wy to odebraliście, e, co o tym wszystkim myślicie, piszcie śmiało. I do zobaczenia w kolejnym podnarzekajmy o filmach.